Dzień dobry, nazywam się Kamil Szagor i jestem doradcą do spraw sprzedaży samochodów nowych w BMW Sikora. Razem z Piotrem Jakubcem przedstawimy Państwu samochód, który przekracza granice. Oryginalny i sportowy charakter nowej serii 4 widać na pierwszy rzut oka. Dynamiczna linia nadwozia oraz wyrazisty przód samochodu z charakterystycznymi wlotami powietrza nawiązującymi do historii sprawiają, że nie da się przejść obok niego obojętnie. Przed Państwem BMW M440i. Pod maską znajdziecie Państwo 3-litrowy silnik benzynowy, który oferuje aż 374 konie mocy, czyli najmocniejsza obecnie oferowana wersja tego samochodu. Emocje potęguje pięknie brzmiący układ wydechowy i sprawia, że uśmiech jest stałym gościem na twarzy kierowcy. Samochód, który dziś testujemy, wyposażony jest w systemy asystujące kierowcę Professional, które oferują m.in. aktywny regulator prędkości oraz system utrzymania na pasie ruchu. Prezentowany samochód jest w pakiecie stylistycznym M-Sport w wyjątkowym kolorze Tanzanit. Z najważniejszych elementów należy wymienić pakiet aerodynamiczny M, reflektory laserowe, 18-calowe felgi oraz spoiler tylny M. Samochód, którym jedziemy, posiada napęd X-Drive oraz 8-stopniową skrzynię biegów Steptronic, które sprawiają, że przyspiesza do setki w tylko 4,5 sekundy. Fotele sportowe M to nowość w serii 4. Charakteryzują się dużo lepszym trzymaniem oraz zintegrowanym zagłówkiem. Dzięki Android Auto i Apple CarPlay możemy w łatwy sposób przenieść znane nam ikony z telefonów na wyświetlacz centralny. Możemy konfigurować, możemy zmieniać najbardziej interesujące nas informacje, tak żebyśmy cały czas mieli tylko to, co nas interesuje przed sobą. O sterowaniu gestem w marce BMW nie musimy chyba wspominać. W takie dni jak dziś świetnie sprawdza się system ogrzewania kierownicy. Szanowni Państwo, pewnych rzeczy nie da się opowiedzieć. Poczujcie radość z jazdy nowym BMW serii 4 na własnej skórze. W celu zapoznania się z ofertą oraz przetestowania samochodu zapraszamy do jednego z naszych salonów w Bielsku Białej, Mikołowie, Lubinie oraz Opolu.